Witam Państwa na konferencji prasowej po meczu Miedź Legnica - Lechia Gdańsk. Spotkanie zakończyło się wynikiem 4-1. Jako uzupełnienie dodam, że mecz z trybun obserwowało 4086 widzów. W pierwszej części konferencji naszym gościem jest trener gości, pan Szymon Grabowski. Panie trenerze, przede wszystkim gratulujemy awansu do PKO BP Ekstraklasy. I już w drugiej kolejności prosimy o komentarz pomeczowy. Dziękuję. Dziękuję i dzień dobry. Ja przede wszystkim znowu, myślę, że to jest już tradycja, chcę podziękować naszym wspaniałym kibicom. Myślę, że oni od pierwszej kolejki tej pierwszej ligi, oni już byli w Ekstraklasie. My musieliśmy do nich dorównać i dzisiaj od pewnego czasu już się cieszymy wspólnie. Niemniej jednak na pewno chcieliśmy dzisiaj tutaj zakończyć ten sezon lepszym meczem, a co za tym idzie lepszym wynikiem. Myślę, że te pierwsze 20 minut były w naszym wykonaniu bardzo dobre. Strzelamy 3 bramki, 2 w sposób niewłaściwy, 1 właściwy, prowadzimy 1-0 i gdzieś tak od 25 bodajże minuty ta przewaga troszeczkę idzie na korzyść gospodarzy i niestety nie udaje nam się mimo zapewnień szatni, że pójdziemy w dobrym kierunku, przenieść tego na drugą połowę i myślę dosyć łatwo tracone bramki. Także gratuluję gospodarzom zwycięstwa. Myślę, że ten mecz dla nas niczego nie zmienia. Byliśmy najlepsi w tym sezonie, jesteśmy mistrzami tej pierwszej ligi, z czego się cieszymy. Ale zamykamy ten sezon i już planujemy, myślimy pomału o tym, co czeka nas w Ekstraklasie. Ale na pewno teraz zawodnicy, sztab, wszyscy udadzą się na zasłużone urlopy. Dziękuję. W drugiej części konferencji naszym gościem jest szkoleniowiec gospodarzy, pan Ireneusz Małot. Panie trenerze, proszę o podsumowanie meczu. Dzień dobry. Na pewno jesteśmy zadowoleni z tego, jakim wynikiem się ten mecz skończył. Już zakończyliśmy gdzieś tutaj dobrym wynikiem i momentami dobrą grą. Natomiast też muszę zaznaczyć ten początek w naszym wykonaniu, bo straciliśmy bramkę i za chwilę drugą, która dla nas po raz pierwszy, odkąd ja jestem, gdzieś tam VAR w końcu był na naszą korzyść, bo był spalony I dobrze tak się stało, że ta bramka była nieznana, bo z wyniku 2-0 po 4 czy 5 minutach na pewno nie byłoby nam łatwo tutaj odrabiać i na pewno wejście w to mecz było złe, to trzeba jasno powiedzieć i po imieniu nazwać. Przyjechał zespół, który dokonał kilku zmian i widać, że ci zmiennicy bardzo się w Lechii chcieli pokazać, bo mieliśmy z nimi dużo problemu na początku, z nich taką urokliwością, wymiennością pozycji. No i taką agresją. Dopiero gdzieś tam po 15-20 minutach zaczęło to troszeczkę lepiej wyglądać i już czym dłużej mecz trwał, tym na pewno lepiej graliśmy. Cieszę się zwycięstwo, cieszę kolejne bramki gdzieś tam Wiktora, bo to jest młody napastnik, więc fajnie, że tę sytuację wykorzystał i z tego się cieszymy. Myślę, że teraz gdzieś jest czas na spokojne jakieś takie podsumowanie. W zasadzie to już to zrobiliśmy. No i trzeba pracować nad tym, żeby ten następny sezon był lepszy, żeby już, na pewno nie jest to miłe dla mnie jako trenera, kiedy gramy mecz tylko punkty, chcę być tu dobrze ze zmiany, zawsze się grało punkty, natomiast ten mecz nie miał dla nas oprócz prestiżu i tego, że graliśmy tutaj dla siebie, dla kibiców przede wszystkim, to nie miał już takiej wartości, że to zwycięstwo niestety nie dało nam gry w barażach. Dziękuję.